wchodzimy na Google i wpisujemy czcionki do Wnload lub konc do Wnload. Ja polecam stronę dafont.com. Wybieramy interesującą nas czcionkę. Możemy poszukać w kategoriach lub wpisać słowo kluczowe albo jeszcze ułożyć czcionki według jakiejś litery. Kiedy znajdziemy czcionkę przykuwającą naszą uwagę, klikamy do Wnload lub na polskiej stronie pobierz czy ściągnij. Wypakowujemy nasz plik z archiwum, po czym całą zawartość kopiujemy na dysk C, potem Windows, a następnie fonts i tam wgrywamy wszystkie czcionki, jakie pobraliśmy. Czcionki powinny działać we wszystkich programach, w których jest edytor tekstu.